ten kalendarz wiele osób mnie pytało, kiedy go otworzę, więc oto jest razem ze mną. Jest to najcięższy kalendarz adwentowy, jaki miałam w dłoniach. Naprawdę bardzo ciężko mi jest go podnieść. I właśnie od tego kalendarza adwentowego w tamtym roku rozpoczęła się seria filmów z otwieraniem tych kalendarzy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie moje filmy z otwieraniem kalendarzy, a ja zabieram się za otwieranie, żeby powiedzieć wam, czy warto go kupić. Kto uważnie ogląda, mógł na początku właśnie zauważyć, że stoją dwa kalendarze adwentowe i to jest wersja z poprzedniego roku, bardzo podobna bryła, w środku były takie okienka, a to jest wersja tegoroczna i cena również jest taka sama. To jest najdroższa wersja tego kalendarza z The Body Shop, 599 zł kosztuje, a wartość produktów z tych okienek to ma być ponad 1000 zł, wszystko wam przeliczę i podam ceny. Oczywiście zostawiam wam link na dole do tego kalendarza adwentowego i wszystko pokażę wam z bliska, żebyście dokładnie widzieli. Zobaczmy, co jest w pierwszym okienku i od razu wam powiem, że ten kalendarz adwentowy dostałam od marki The Body Shop. Często się mnie pytacie, czy ja kupuję, czy dostaję kalendarze. W większości je kupuję sama, a jak coś dostanę, to zawsze wam o tym powiem. I ten fakt nie wpływa na moją recenzję, to jest po prostu miły prezent od marki. Pierwszy produkt, krem z witaminą E, nawilżający do twarzy, do wszystkich typów skóry. To jest produkt pełnowymiarowy, 50 ml kremu i jego cena to 79,90. Okienko drugie i zapomniałam wam powiedzieć, że w tym kalendarzu jest aż 25 okienek. No i tutaj bardzo, bardzo ciężkie pudełeczko. Obstawiam, że może to być jakiś szampon lub odżywka, a jednak nie udało mi się zgadnąć. Jest to owocowy żel pod prysznic o zapachu mango. Ja bardzo lubię te ich owocowe produkty i jest tutaj 250 ml. Cena tego produktu to 26 zł 90 groszy. Trójeczka jest tutaj na samej górze i dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co najbardziej lubicie z firmy The Body Shop, czy macie jakichś swoich ulubieńców. Ja na pewno wam o moich hitach jeszcze w tym filmie opowiem. W trójce był troszkę mniejszy produkt, ale również pełnowymiarowy. Jest to masełko do ust o zapachu mango i moja mama kiedyś miała masełka do ust właśnie z The Body Shop i bardzo sobie chwaliła. Numer 4, tym razem troszkę większe opakowanie. Dajcie znać, czy oglądaliście film z kalendarzem z The Body Shop w poprzednim roku, a jak nie, to koniecznie oglądajcie i nadróbcie zaległości i powiedzcie mi, która zawartość kalendarza adwentowego bardziej wam się podoba. Z tego, co ja pamiętam, póki co troszkę inne te produkty i właśnie to są moje ulubione produkty. Kremy do rąk z The Body Shop są po prostu świetne. Uwielbiam je stosować w ciągu dnia, ponieważ wiele kremów, które testowałam, strasznie mi po prostu lepią ręce i jest taka nieprzyjemna powłoka, a te kremy do rąk są rewelacyjne i bardzo szybko się wchłaniają, więc jak tylko jest jakaś promka, to kupuję właśnie te kremy do rąk. Mam ich dosyć dużą kolekcję, a już zużyłam kilka z kalendarzy adwentowych właśnie tych kremów. Zapach grejpfrutowy, 30 ml, cena to 25,90. Żeby was nie skłamać, pokażę wam moje zakupy z wyprzedaży, których w sumie jeszcze nie używałam. Wielkie opakowania tych kremów, one na promocji były za 19,90 i jeszcze w to jakaś promocja wtedy wchodziła, więc zrobiłam sobie duży zapas. Widzicie, że je naprawdę uwielbiam, ten różany zapach jest super. Numer 5, również bardzo ciężkie okienko. Marka The Body Shop kojarzy mi się zdecydowanie z pielęgnacją, ale wyczytałam, że też mają być jakieś produkty makijażowe w tym kalendarzu, więc zobaczymy, co to, czyżby bananowe produkty, tak strzelam. Dokładnie tak, jest to szampon bananowy i pamiętam, że swego czasu na tym tak zwanym starym YouTubie dużo o tym szamponie się mówiło. Oczywiście pełna pojemność, 250 ml. Cena to 36 zł 90 groszy. Coś, co najbardziej lubimy zawsze w kalendarzach adwentowych, czyli szósteczka, nasze ulubione mikołajki. Sprawdźmy zawartość. Widzę tutaj jakaś saszetka, więc pewnie będzie to maseczka do twarzy. Nawilżająca maseczka w płachcie, jedna sztuka, witamina E, cena to 19,90. Z tej serii już mieliśmy krem do twarzy, więc fajnie będzie poużywać właśnie taki komplet. I maseczki z The Body Shop miałam w poprzednim kalendarzu adwentowym, chyba jakieś Zalesem i tak dalej. I były bardzo fajne, więc bardzo się z tego cieszę. Siódemka to również duże pudełeczko. I chciałam wam przypomnieć, że na moim kanale codziennie pojawiają się filmy z otwieraniem kalendarzy adwentowych. Jakiś pędzelek. Pędzelek z drewnianą rączką. Włosie takie dosyć sztywne, więc idealny będzie do nakładania maseczek. Jego cena regularna to 39 zł 90 groszy. A jeżeli lubicie pędzle do makijażu, to mam fajny zestaw składający się z wielu pędzli w moim sklepie glambella.pl. Zapraszam was, żebyście sobie zerknęli też na inne rzeczy, bo trochę tych nowości jest. Numer 8, mój ulubiony numerek, ale ciężkie. Wow, to jest chyba najcięższe pudełeczko ze wszystkich rzeczy, które otwierałam. Maseczka, super. Maska z himalajskim węglem, oczyszcza
oczyszczająca, 75 ml, kosztuje 99 zł, 90 groszy. I taka maska była w poprzednim kalendarzu adwentowym. Bardzo wiele osób ją chwali. Dla mnie niestety jest za mocna, bo aż mnie podrażnia. Szkoda, że nie pojawił się inny rodzaj. Dziewiątka była zaraz obok, a opakowanie tego poprzedniego produktu było bardzo ciężkie, dlatego że był to szklany słoiczek. I ja lubię te kalendarze adwentowe z The Body Shop, zawsze mają ciekawe grafiki, a dodatkowo przez te pudełeczka można sobie wykorzystać to do jakiegoś swojego kalendarza, dajmy na to przyszły rok, albo komuś zrobić. I mieliśmy już szampon bananowy, a tym razem trafiła się nam odżywka, więc mamy taki komplecik. Fajnie będzie przetestować właśnie taki zestaw. Ja lubię używać takie komplety produktów, a wy? Czy raczej mieszacie serię? Cena odżywki to 36,90. Dziesiąteczka tutaj na nas czeka. Bardzo malutkie opakowanie. Jestem ciekawa, czym tym razem nas zaskoczą. Był pędzelek, a tym razem przyszedł czas na coś makijażowego. Wow! Tuż do rzęs. Happy Go Lash. Ale piękne opakowanie. No na maksa mi się podoba. A cena tego produktu to 59 zł, 90 groszy. Jedenastka. Fajna grafika z kotkiem. No właśnie, macie kota czy psa, a może i to. Ostatnio był dzień zwierząt. Na moim Instagramie wstawiłam zdjęcie z tej okazji. Możecie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Tego produktu nie kojarzę. W tym okienku znalazłam maskę do twarzy, ale w takiej mniejszej pojemności. 15 ml kosztuje 25,90 i jest to maseczka do twarzy energetyzująca z ziarenkami kawy, więc może dawać taki efekt peelingu. Numer 12. Ja osobiście wolę peelingi enzymatyczne, ale raz na jakiś czas taki z drobinkami właśnie w postaci maseczki. Myślę, że będzie fajnie wykorzystać w swojej pielęgnacji. Co znajdziemy w 12? O, będzie jakaś mgiełka z atomizerem produkt. I z tego produktu chyba najbardziej się cieszę, ponieważ uwielbiam kosmetyki z witaminą C. Sama używam serum codziennie, a tutaj jest mgiełka do twarzy z witaminą C. Niestety nie mogłam znaleźć tego produktu na stronie The Body Shop, więc po prostu wzięłam cenę z innej mgiełki, która również ma 100 ml, więc cena to 69 zł 90 groszy. 13. Póki co już przekroczyliśmy połowę kalendarza adwentowego. Dajcie znać, co o nim myślicie. Czy do tej pory Wam się podoba? Jak ja otwierałam poprzedni kalendarz adwentowy, to nie mam takiego wrażenia, że są jakieś powtórki. Myślę, że na pewno będzie ciekawy dla osób, które tej marki nie znają, bądź które ją po prostu lubią. I też mam wrażenie, że zapachy się nie powtarzają, więc kolejny żel pod prysznic, 250 ml, jak najbardziej uniwersalne produkty. Ja lubię ten zapach grejpfrutowy i kosztuje 26,90. 14. Oprócz kremu do rąk też mam takie swoje pewne odkrycie z kalendarza adwentowego. Właśnie z tej firmy, więc zobaczymy, czy mi się tutaj ten produkt trafi. Jak nie, to oczywiście Wam zdradzę, co to było. O, i mamy jakiś produkt do ust, więc bardzo fajnie. Kolor też się wydaje być całkiem ładny. Oczywiście przetestuję na skórze. Numer to jest 34, a cena to 39 zł 90 groszy. Według mnie naprawdę bardzo ładny odcień, idealny na co dzień. Czas na 15 i coś czuję właśnie, że to miało spaść. Powiem Wam, że siedzę tutaj z komputerem, notatnikiem, kalkulatorem. Podliczam te wszystkie ceny, na koniec Wam podam wartość, ale póki co pokaźna sumka się robi. Wow, co to jest? Tego jeszcze nie używałam. Aksamitny koktajl do kąpieli o zapachu jagodowym. No jak dla mnie cudny zapach, uwielbiam. 250 ml, 39 zł 90 groszy. No i tego, tak jak mówię, jeszcze nie znam, więc mega się cieszę, że będę mogła to przetestować. 16, ale leciutkie. Sprawdźmy, co tu będzie. Coś materiałowego, okej, już wiem, co to jest. To jest opaska na głowę. Wcześniej bywały takie opaski kosmetyczne śmieszne, z takimi rogami, renifera i tak dalej. Tutaj mamy coś takiego zwykłego. Ten produkt nie jest dostępny w sklepie The Body Shop, więc po prostu nie wliczam go w cenę kalendarza, bo nie wiem, ile mógłby kosztować. A ja muszę Wam pokazać opaski kosmetyczne z mojego sklepu. Super się rozciągają, taka gruba gumka i mam różne wzory, na przykład te kokardki. Tutaj mają druciki w środku. Są właśnie w różnych kolorach. Bardzo podobne, też właśnie z tymi drucikami. Tylko w innych kolorach są takie z delikatnym napisem. Z takich śmieszniejszych mam na przykład z kokardką. Rewelacyjnie to wygląda. Są też uszy królicze z cekinami. No i taki zwykły kotek. Tak jak mówię, w moim sklepie glambella.pl mam w różnych wzorach, kolorach, więc zapraszam Was. Za 19 zł są te opaski, a ten kotek z troszkę cieńszą gumką jest za 15 zł. No i numer 17. Opaski kosmetyczne to moja miłość, więc zawsze, jak Wam się pokazywałam w moich vlogach, w różnych opaskach Wam się podobały, więc stwierdziłam, że wprowadzę je do sklepu. Po prostu w moim sklepie jest to, co sama używam. Bardzo duży produkt. Też mi się wydaje, że to jest ta seria, no i dobrze zgadłam. Witamina E. Pełna pojemność, oczywiście 125 ml. Ma
to być delikatny żel do mycia twarzy. Jego cena to 49,90. 18, człowiek, choinka. Coś tutaj malutkiego. Zaraz zobaczymy. Kolejne masełko do ust. Tym razem jest to zapach truskawkowy, a wcześniej było mango. Cena 29,90. 19, jedno z największych pudełeczek tutaj. Jestem bardzo ciekawa, co w środku. O, no właśnie, tego tutaj nie było. Masła do ciała. Zawsze The Body Shop będzie mi się kojarzył z masłami. I tej wersji jeszcze nie miałam. 48-godzinne nawilżenie. Jest to mleko migdałowe i miód. Cena to 69,90 zł. Duże opakowanie 196 gramów. Numer 20 i tylko 5 pudełeczek do końca nam zostało. Również bardzo ciężkie. Co to może być? I ten produkt, kojarzy mi się, że był w poprzednim kalendarzu adwentowym. Jest to delikatny płyn do demakijażu z rumiankiem. 250 ml, cena to 45,90 zł. I ten produkt podaruję mojej mamie, ponieważ ja się przestawiłam na zmywanie makijażu tylko i wyłącznie olejkami. Czasem używam płynów micelarnych, więc jakby dla mnie to jest za duże opakowanie. Nie zdążę go zużyć po prostu. Czas na numer 21. Dajcie koniecznie znać, jaki chcielibyście kalendarz adwentowy zobaczyć na moim kanale, jaki mam otworzyć, którego jesteście ciekawi. I kolejna maseczka w płachcie z witaminą C, więc wiecie, że uwielbiam i się bardzo cieszę. To jest również 19,90 cena. 22. No zbliżamy się do końca kalendarza adwentowego, a jeszcze tutaj nie było kolejnego mojego ulubionego produktu, więc zobaczymy, czy uda mi się go tutaj znaleźć. Tego produktu nie kojarzę, na pewno nie używałam. Żelowa glinka do mycia twarzy. 125 ml, pełnowymiarowe opakowanie. 69,90 i również jest z węglem himalajskim, tak samo jak ta maseczka, która nam się wcześniej trafiła. 23. Sprawdzamy, co my tu mamy. Oczywiście, tak jak Wam mówię, zawsze w ostatnich okienkach są mega ciekawe produkty, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. I widzę krem do rąk migdałowy. Tej wersji jeszcze nie testowałam, więc jestem jak najbardziej zadowolona. 100 ml. Niestety nie mogłam znaleźć dokładnie tego opakowania na stronie, ile może kosztować, ale znalazłam inny zapach, więc przyjmijmy, że jest to 44,90 za 100 ml. Nie wiem czemu, ale ciągle się przyglądam temu okienku, bo mi się wydaje, że jest ostatnie, ale zostało nam jeszcze 25 tutaj na górze stoi. Zobaczmy, co tym razem nam się trafiło. Już chyba wiem i czuję, co to jest. O tym chciałam Wam powiedzieć. Jogurty do ciała, jedne z moich ulubionych produktów z The Body Shop. Jeżeli nie lubicie takich gęstych konsystencji kremów czy maseł, no to jogurt dla Was idealnie się sprawdzi, ponieważ szybko się wchłania. 200 ml, ja miałam dokładnie ten sam zapach i już zużyłam to opakowanie i powiem Wam, że latem dla mnie był po prostu idealny. Cena za opakowanie to 59,90. Jak wiecie, ja stosuję naprawdę dużo różnych kremów, balsamów i tak dalej, więc jeżeli macie problem z wchłanianiem, szukacie czegoś delikatnego, to będzie hit. Numer 25, więc zobaczmy, co na koniec dla nas przygotowali. Jakieś pudełeczko. Wygląda, że będzie to jakiś produkt do pielęgnacji twarzy. W tym kartoniku kryła nam się zielona buteleczka z serum do twarzy, to jest 30 ml i wydaje mi się, że właściwie ten produkt był w poprzednim kalendarzu adwentowym, bo pamiętam, że w mojej łazience jakaś zielona buteleczka czeka na przetestowanie, więc jeszcze tego nie używałam, a cena to 99,90 zł. Kto obejrzał otwieranie kalendarza do końca, niech napisze w komentarzu zielony. Podliczyłam wartość wszystkich produktów i wyszło 1148,60 zł, czyli zaokrąglimy 1150, a kalendarz w cenie regularnej wynosi 600 zł. W tym kalendarzu nie liczyłam maseczki, ponieważ nie ma jej na stronie, więc nie wiemy, ile kosztuje. Przeliczając cenę, jaką płacimy za kalendarz na ilość produktów, czyli na 24 sztuki, wychodzi 25 zł za sztukę, a przeliczając wartość, czyli 1150 zł na 24 produkty, wychodzi około 48 zł za sztukę. Więc patrząc na wartość tych produktów, zdecydowanie się opłaca. Jest kilka moich ulubieńców, ale też nowości, które chciałabym przetestować, więc jestem zadowolona. I tak jak widzicie, na moim kanale staram się Wam pokazać kalendarze adwentowe w różnej cenie, więc jestem ciekawa, na jaki kalendarz Wy czekacie jako kolejny, który chcielibyście, żebym otworzyła. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się ten film. Jeśli możecie, poprosiłabym również o komentarz, dla Was to chwilka, a naprawdę jest to duże znaczenie. Gdy te filmy są częściej lajkowane i komentowane, to po prostu YouTube poleca mój kanał dalej. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc, a tymczasem zapraszam Was już jutro na godzinę 15 na kolejny odcinek o kalendarzach. Buziaki, pa pa!